Szczęść Boże, coś wam powiem. Dostrzegamy dziś wokół siebie dwie radykalnie różne postawy bycia w Kościele. Z jednej strony są ci, co żyją według słów idźcie i głoście. I choć brzmi to banalnie, bo dwa czasowniki wskazują na użycie nóg oraz języka, to samo posłanie już nie jest wcale takie oczywiste. W swojej postawie zawiera bliskość z Jezusem oraz odwoływanie się do Jego osoby. Natomiast po przeciwnej stronie są ci, którzy trzymają się raczej słów siedźcie i milczcie. Jest to ogromna różnica między współczesnym Kościołem a pierwszymi wspólnotami chrześcijańskimi. Wielu chrześcijan dzisiaj zachowuje się jak ludzie niewierzący. Ich życie jest jakieś takie bezpłodne, są zawiedzeni, sfrustrowani, nie mają pewności swojej wiary, nie żyją chrześcijańską nadzieją, nie są zdolni do dawania świadectwa. Niestety skłaniamy się bardziej ku temu, żeby wiarę traktować jako prywatną sprawę. Nie czujemy się apostołami. Cały trud nauczania przerzuciliśmy na kościół hierarchiczny, na księży, siostry zakonne. Kiedy przygotowywałem grupę dzieci przed pierwszą komunią świętą, to świątynia była wypełniona ludźmi. Tydzień po uroczystości wszystko wróciło do normy, a rodzice z dziećmi zwolnili się z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. W czym tkwi problem? Dlaczego tak jest? Przecież nic nie zmieniło się w Bożym planie zbawienia, ani w sposobie działania Pana Boga. To, co On nam oferuje, jest wciąż aktualne. Bóg nie wycofał się ze swoich zobowiązań, Jego moc nie umniejszyła się. A jednak współcześni chrześcijanie w większości nie potrafią korzystać z tej mocy. Wydaje się, że wynika to głównie z odrzucenia wezwania do głoszenia Boga, świadczenia o Nim. Jakby jakaś zapadka blokowała nasze działania. Mogę się modlić w domu, mogę czytać Pismo Święte, ale nie będę uczestniczył w spotkaniach żadnych grup formacyjnych. Nie wezmę udziału w pielgrzymce. Nie zaangażuję się w służbę przy ołtarzu czy scholi. Oczywiście, że nie każdy ma predyspozycję, ale przecież jest tyle możliwości, żeby być świadkiem wiary. Zobaczmy, że Jezus do apostołów zamkniętych w wieczerniku przyszedł ze słowami pokój wam. Dziś, wysyłając ich w świat, daje im wskazanie, żeby wychodzili do ludzi z tym samym pokojem. Dobre i życzliwe słowo otwiera przestrzeń do dialogu. Nie mamy iść nikogo zmuszać, ale pokazywać, że mój sposób życia daje mi radość. I ja tą radością chcę się dzielić z innymi. Sam Jezus przypomina, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Kto daje dobro, dwakroć tyle otrzymuje.